Witajcie w kolejnym odcinku Sally Face, epizod drugi, może dzisiaj go ukończymy, ja oczywiście jestem Flotar, a wy pamiętajcie, że jeżeli zostawicie łapę w górę pod tym filmem, no to macie szansę wygrać czołg. Szansa jest 50%, bo albo wygracie czołg, albo nie, także weźcie udział w tej loterii i pamiętajcie o G2, gdzie z kodem Flotar możecie taniej kupić gry. Okej, co musimy dzisiaj zrobić? Musimy udać się do Davida, aby pożyczyć od niego łom, a raczej wziąć od niego ten łom, ponieważ my mu kiedyś pożyczyliśmy, a to bardziej Larry mu pożyczył. Ale niestety ten David z 302 po prostu nie chce go oddać. Nie mam pojęcia, do czego jest ten łom nam potrzebny, bo po prostu nie pamiętam, co się przed chwilą działo w gierce, ale tutaj mamy pokój 302, także porozmawiajmy z nim i zobaczymy, czegoś nowego się dowiemy. Wy pamiętajcie też o subskrypcji kanału. Dobra, lecimy z tematem. Okej. Zapukajmy do Davida. No właśnie, David to jest ten ćpunek, ja go już kojarzę. Znaczy, nie wiem, wiecie, on po prostu wygląda na takiego gościa, który bierze jakieś takie nielegalne substancje. Nie bierzcie takich substancji. Co jest, ziomek? Tak powiedział. Czy mogę pożyczyć twój łom? W sumie ten łom nie jest twój, więc wiesz, powinieneś mi go po prostu oddać. Chciałbym ci go pożyczyć, ale trzymam go... czekaj, but I saw the only thing... aha, po prostu. To jest jedyna rzecz, którą mam teraz na półce. Okej. Coś tam, że czekamy, on ma taki dziwny akcent, więc trudno to się tłumaczy, więc po prostu przeskipujmy ten dialog i udajmy, że po prostu on nie mówi nic ciekawego i za chwilę będę się zastanawiał, co powinienem zrobić. Sometimes, aha, czyli dobra, to będzie z jakimiś dzieciakami pod 300, pokojem 301, czy tam mieszkaniem 301, bo to nie jest żaden hotel. I w chińsku to, kto... Aha, czyli po prostu... dobra, rozumiem. Czyli musimy porozmawiać z dzieciakami, które są obok tam, mieszkają jakieś, żeby były po prostu ciszej, to wtedy pożyczę ci ten łom. Ale gościu, to nie jest twój łom, więc... Ja tego nie rozumiem. Pożyczasz coś sąsiadowi, a sąsiad mówi, nie oddam ci tego, bo musisz załatwić dla mnie sprawę. No to jest kompletnie bez sensu. No, dobra, zrobię to. Dobra, dzieciaki, chodźcie tutaj. O właśnie, to są studenci. Muzyka pewnie tutaj trwa. O, okej. Czyli musimy po prostu poprosić ich o to, żeby ściszyli muzykę. Porozmawiajmy najpierw z CJ-em. Co jest, Sal? Hej CJ, co robicie? Próbujemy wybrać muzykę na naszą imprezę, która odbędzie się dzisiaj wieczorem. Nie będzie problemu, jeśli spojrzę na to radyjko? Okej, aha. O kurde. Select. Chodzi o to, dobra, wiem, co musimy tutaj zrobić. Musimy wybrać taką muzykę spokojną. Taka nie. Wydaje mi się, że się nie zgodzą na taką muzykę. To nie. O, to jest idealna muzyka do spania. To na pewno też nie. Wiecie, ona musi być... Spróbujmy to, ok? Select. Co myślisz o tym? Wiesz co? Jest coś interesującego w tej muzyce. Jest naprawdę dziwna, jest klasyczna. Wydaje mi się, że może zadziałać. Ok. Dobra. Spoko. Jeżeli wam pasuje taka muzyka, no w sumie ja też będę posłuchał takiej spokojnej muzyki. Hej Sierra, co robisz? Wiesz co, cześć Sally Face. I'm completing an alternate activity for... Aha, czyli po prostu komplementuję aktywności, które będzie może dzisiaj robić na tej imprezie, typu no będą drinki, będzie jakaś gra planszowa, będą jakieś fajne panie i tak dalej, rozumiecie? Po prostu, co będzie można robić na tej imprezie? Moi przyjaciele... i ja lubimy robić jakby własne rzeczy, ale mam problem, żeby coś tam robić. Czy nie będzie problemu, jeśli spojrzę na twoją listę? D&D, Move Night, Video Games. Wydaje mi się, tak, debata. Po alkoholu to będzie średnio działało. Chyba, że właśnie... Ja może wyciągam złe wnioski, wiecie, tutaj nigdzie nie ma napisanego, że ta impreza będzie, powiedzmy, plus 18. Movie night, zależy jakie filmy będą oglądali, video games to mogą emocje wziąć górę, więc nie. Ja bym powiedział, że turniej szachów. Co myślisz o tym? To był jakiś czas, od kiedy robiłem taki turniej, robiłam taki turniej, to będzie naprawdę idealny wybór na dzisiejszy wieczór. I serio? Tylko to musiałem zrobić? Uwaga, czy on mi teraz odda łom? Co jest, bracie?
A, tylko że z jakiegoś powodu to nie działa. Więc może muszę jakąś muzykę inną dać, albo po prostu porozmawiać z trzecią osobą. Może tu jest? O, jest! Azaria! Co jest, Azaria? Cześć, Sullyface. Próbuję wybrać grę na dzisiejszą imprezę. Mam jakąś tam listę gier, ale nie wiem. Czy mogę spojrzeć? Jasne. To są te krzesła muzyczne. Okej, okay, select. A mogę next? Duck, duck, moose. Dodgeball. Tak, w mieszkaniu będziecie grali w zbijaka. To jest idealny pomysł. Ping-pong. Głuchy telefon. Głuchy telefon wydaje mi się, że też mógłby być okej, okay, bo to... No w sumie to jest cicha gra, nie? Na przykład mówisz gościowi na przykład telefon, a on później powtarza na głos powiedział mi gówno i to jest takie zabawne. Ping-pong. Nie, wydaje mi się, że weźmy z tym telefonem, głuchy telefon. Co myślisz o tej grze? To przypomina mi o szkole. Znaczy tam jakiejś szkole powiedzmy podstawowej. Taka nostalgia może być tym, co potrzebuje po prostu ta impreza. Okej, okay, i wychodzę od nich. Wydaje mi się, że to wszystko. Teraz impreza powinna być o wiele cisza. W ogóle, że się zgodzili bez problemu na takie rzeczy. Spoko. Co, czy mogę pożyczyć twój łom? Tak, aha, czyli dobra, bo słuchajcie, myślałem, że powie mi dokładnie to samo, dlatego przeskipowałem jeden dialog, ale tam było coś takiego. No, udało mi się ogarnąć tych ludzi i będą o wiele ciszej. O, super, to bardzo dobre wiadomości, dzięki za pomoc mi. Sara będzie bardzo, bardzo zadowolona. Okej, okay. Cieszę się, że mogłem pomóc, teraz dam ci ten łom. No, i mamy łom, zarąbiście. Czekajcie, dzięki ci. A, właśnie, my... Wiem, gdzie pójdziemy, do pokoju. O kurde, teraz sobie już wszystko przypomniałem. Mój mózg zaczął pracować nagle. Idziemy do pokoju 504. To jest ten pokój. Nie, czekajcie. Wydawało mi się, że to jest... Aha, to jest jednak ten pokój. I pamiętacie? Tam były drzwi zabite deskami. I tutaj tego będziemy musieli użyć. No dobra. Okej. Okay. Czy użyć łomu? Tak, używamy łomu. Co jest za tymi drzwiami? Największa tajemnica gry. Okej, okay, deski zdjęte. Obsrany, brudny, rozerwany materac. Czy coś tutaj jeszcze jest? Wow, jakaś dziura, nie? Dziura. Jest duża dziura w ścianie, wygląda na to, że to jest pokój na drugą stronę. I nie będę mógł... O kurde, nie będę mógł wyjść. A jeszcze odpalę sobie... Play. Nie, ja nie chcę grać! Nie, dziękuję, ale nie mam ochoty teraz grać, bo gram sobie w tą gierkę. Ale chcę zobaczyć... Są, widzicie, jest jakaś aktywność. Stacy? Czy wszystko z tobą okej? Ona ma podcięte gardło, dlatego... Dlaczego nic nie mogła powiedzieć? Dobra, słuchajcie, wbijamy do tej dziury. Chcę zobaczyć, co tam jest. Wydaje mi się, że to jest jakby końcowy etap tego epizodu, bo trochę już w niego gramy. Także przekonajmy się, co tam będzie po drugiej stronie. Okej, okay, no jest pokój. Proszę, żeby nie było tutaj tego cienia, bo jakoś tak... Lina. Czyli może ktoś się tutaj powiesił, chociaż nie ma ciała. A z drugiej strony też nic nie ma. Dobra, odpalmy sobie nasz wykrywacz paranormalnych rzeczy. I to będzie przy linie. No oczywiście, że to musiało być przy linie. Halo? Okej. Okay. Może muszę to przejść? Nie wiem, grę mi po prostu odpaliło, wiecie? Dobra, przejdźmy sobie pierwszy poziom. O, super. Bardzo szybko. Jestem głupi, nie potrafię... taką prostą grę grać. Tylko, że tu jest dziwne sterowanie, ponieważ gdy wciskam strzałkę, to on jakby... Gdy puszczę strzałkę, to on jeszcze przez chwilę idzie, dlatego trzeba po prostu uważać. Dobra, przejdziemy sobie jeden poziom na szybkości. Na szybkości przejdziemy jeden poziom. I zobaczymy, co będzie na końcu. A wow, jestem! Mamy jakąś księgę. Okej, jakaś księga zapomnianej prawdy. Czy teraz jestem warty? Znaczy nie warty, tylko godny. O, dokładnie tego słowa szukałem. Okej. Okay. I zagrałem sobie. Aha, czyli przyszedłem pierwszy poziom, ale chcę zobaczyć, czy tutaj coś będzie. Luke. Czy mnie słyszysz?
A skąd wiemy, że on się nazywa Luke? Wow. Z Luka wyszedł on, pan cień. O kurde. I co, to jest koniec? Co się kurde tu stało? Todd dał mi jedną ze swoich jakby spraw. Powiedział, że teoretycznie... że to mogłoby jakby przeciążyć i zniszczyć tego złego ducha. I kiedy to... After I got it, I can... czyli po tym wszystkim poszedłem na górę zobaczyć, czy wszystko z sobą w porządku. Czyli on mnie uratował w sumie. Larry mnie uratował. Czy to był ten... czy ten czerwony gościu, ten duch z czerwonymi oczami był tutaj od wielu lat? Czyli on był zanim po prostu się urodziłem. Wygląda na to, że w ogóle nie byłem przeklęty, tak jak myślałem wcześniej. O właśnie, ciekawe, no właśnie, kto wie, jakie te apartamenty, ten budynek po prostu ma jaką przeszłość, mroczną przeszłość. Myślałem, że życie z Charleyem jest dziwne, ale to, co przed chwilą przeżyliśmy, jest naprawdę szalone. Wygląda na to, że nie musimy się już martwić o tego demona. Czyli ta rzecz, którą Todd zrobił, się tego demona pozbyła. Och, co jest? Nie, to super, po prostu myślałem... jako, że nie ma już na mnie klątwy, to wygląda, że mój tata, on po prostu... odszedł. Niestety. Wszystko próbował sobie wytłumaczyć klątwą. Klątwy nie ma. Musiał przyjąć do świadomości. Przepraszam, Sal, ale to jest... czas po prostu się na dzisiaj skończył. Strażnicy zaraz się wyprowadzą. Ale czekaj, to była tylko część historii. Miałem nadzieję, że dzisiaj usłyszę jakąś szczerą odpowiedź z twojej strony. Specjalnie, że nasza ostatnia sesja trwała parę dni. Przysięgam na moje życie, powiedziałem ci tylko i wyłącznie prawdę. Czyli jakieś tam rządowe teorie spiskowe, demony, duchy i jakieś magiczne gęboje, które wykrywają duchy? Takie rzeczy nie istnieją. Nie możesz po prostu oczekiwać ode mnie, że ci uwierzę. Pomyśl o tym z mojej perspektywy. Dowody, które są przeciwko tobie, przeciwko temu, co zrobiłeś. No właśnie, no są niepodważalne. Wiem, jak to brzmi, ale naprawdę powiedziałem ci prawdę. Idźcie do domku na drzewie, proszę, zobaczcie sami. Znajdziecie tam wszystkie dowody, których potrzebujecie. Co za pieprzony psychol, nie? A może on pójdzie do tego domku? I tak się kończy, moi drodzy, epizod drugi. O nie, może on... Chwila, jeżeli on pojedzie teraz do tego domku i zobaczy i mi uwierzy w końcu? O kurde, ten dom jest zniszczony. Dobra, idziemy do domu na drzewie. Ciekawe, powiem wam tak, ciekawi mnie naprawdę, co tam będzie i obstawiam, że was też, bo już się wciągnąłem w tą historię. Co będzie w tym domku na drzewie? Co jest, jaki jest tam dowód po prostu tego, że mówimy prawdę? Czy będzie po prostu ten dom zniszczony całkowicie? Pudła. Są wypełnione ciuchami, książkami, kasetami, ale nic w sumie ważnego. Wygląda na to na zdjęcie rodziców Larego, czyli w sumie nic ciekawego. Półki. Zardzewiałe narzędzia i inne bezużyteczne rzeczy. Podłoga. No w sumie nic tutaj nie było. No właśnie, tutaj kompletnie nic nie było. Nie mam pojęcia, co myślałem. Byłem przekonany, że muszę po prostu to zobaczyć, żeby uwierzyć, ale... No właśnie. Wow! Okej. Czyli Larry nie żyje. Doktor Enon? Wiecie, co właśnie ogarnąłem? Że Enon to jest non od tyłu.
Doktor Żaden, ale może to jest po prostu, wiecie, no po prostu ktoś sobie na taką nazwę wparł. O, to, o, co jest? O, ej, ziomek, weź się uspokój, potrzebujemy twojej pomocy, musimy wydostać Sal z więzienia. Ten shit jest o wiele głębszy niż myśleliśmy. Proszę, musisz sprowadzić Sal tutaj. Ale ty nie możesz być... Uspokój się, ziomek, po prostu, bo za chwilę wywołasz sobie atak serca, to jest bardzo ważne. Jeśli Sal się wkrótce tutaj nie dostanie, wtedy... Spadłem... On spadł z domku? Shit. Ja pierdzielę, jakie zakończenie. Ale... Czy on się tak przestraszył po prostu tego ducha, że spadł z tego domku? O, dostałem achievement. Super. Bardzo, bardzo się cieszę, że dostałem achievement. Okej, okay, jakaś czerwona piłka. Czy Larry w jakichś niewyjaśnionych okolicznościach, których pewnie się za niedługo dowiemy, też umarł? Po prostu, też umarł. Czy to jest prawdziwe? Czy jaś nie? White room, the in me. O kurde, to jest chyba czytane od tyłu. Dobra, coś tam zbierałem pokoje, nie chcę mi się poświęcać czasu, żeby to przetłumaczyć dokładnie. Ale mamy jakąś dziwną głowę. Must you bat Larry here? Dziwna głowa mówi dziwne rzeczy, które próbujemy zrozumieć. Ale wydaje mi się, że to jest epizod trzeci. Także słuchajcie, tym zajmiemy się. Run! O kurde, co to było? Dobra, tym zajmiemy się w kolejnym odcinku. Także dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że epizod drugi wam się podobał. Jestem pewien, że po prostu to był epizod drugi, tylko automatycznie przeniosłem je do trzeciego z prostego powodu, no bo go posiadam. Także wy pamiętajcie, żeby bić na gierwa, ocenić film, jeżeli wam się podobał. I widzimy się w kolejnym odcinku tej naprawdę pokręconej i wciągającej historii. Na razie, cześć!